próby dzielności konia, przemarsz oddziałów kawaleryjskich przez miasto, a dzień później w stałym miejscu na placu położonym na osiedlu Północ konkurs władania szablą i lancą oraz pokazy kawaleryjskie. To wszystko można będzie podziwiać już w najbliższy weekend. Po raz 22 miastem władać będą kawalerzyści. Do Suwałk zjedzie 16 formacji i grup rekonstrukcyjnych, by zaprezentować się w sztukach konnej jazdy i władania białą bronią. Zapraszamy serdecznie. 22 piknik kawaleryjski, dni kawaleryjskie w Suwałkach. To już długoletnia, 22-letnia tradycja. Tak jak piękna tradycja jest garnizonu suwalskiego i całej historii kawaleryjskiej naszego miasta, tak piękną stała się już tradycja pikników kawaleryjskich, pokazy, zawody, przemarsze ulicami miasta. To wszystko można będzie zobaczyć już w najbliższą sobotę i niedzielę, 17-18 czerwca, na ulicach miasta i na placach miejskich. Tradycje kawaleryjskie mocno tkwią w sercach mieszkańców. W Suwałkach w dwudziestoleciu międzywojennym stacjonował jeden z największych garnizonów w Polsce. Tak naprawdę kawaleryjska tradycja naszego miasta ma dużo więcej niż 100 lat, ale dla nas najważniejsza jest ta, która zaczęła się po roku 1918, czyli po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, a w 1919 także przez nasze miasto. I niewiele później, bo w latach 20-22 do Suwałk zaczęły przybywać kolejne oddziały wojskowe, kolejne pułki, wśród nich dwa pułki kawaleryjskie, a dokładnie trzeci pułk szwależerów mazowieckich. W poprzednich latach świętowaliśmy właśnie stulecie przybycia pułku do Suwałk. Drugi pułk ułanów grochowskich, czyli to jeden z najstarszych, z najznamienitszych pułków, bo numer pułku oznaczał tą jego ważność i kolejność w ważności wśród pułków kawaleryjskich. Były też mniejsze oddziały 4. Dywizjon Artylerii Konnej i oddziały pomocnicze, także Suwałki były jednym z największych garnizonów kawaleryjskich II Rzeczpospolitej. Tegoroczny piknik kawaleryjski, choć to już 22 odsłona imprezy, cieszy się olbrzymią popularnością wśród mieszkańców Suwalszczyzny i turystów, ale też chętnie przyjeżdżają tu członkowie grup rekonstrukcyjnych i jeźdźcy. Na dzisiaj, a mamy już podsumowane takie te wstępne wszystkie zgłoszenia, zgłosiło się 40 koni, bo my to liczymy według koni, czyli siłą rzeczy 40 jeźdźców, chociaż przyjedzie też część kolegów w mundurach bez koni, więc myślę, że tych mundurowych będzie gdzieś w granicach 60 i zakładam, że ulicami miasta w przemarszach pojedzie około 40 koni. Większość z nich, bo ponad 30, będzie startowało w zawodach. Oczywiście nie może zabraknąć tradycyjnej prezentacji historycznej. Zawsze jednym z takich rodzynek czy wisienek na torcie naszego pikniku kawaleryjskiego są pokazy i w tym roku mamy rocznicę powstania styczniowego, w związku z tym zaplanowaliśmy niewielki pokaz potyczki z czasów powstania styczniowego z udziałem także konnych kozaków, a także, co dla nas istotne, po przerwie będziemy gościć Suwalski Pułk, 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny. Jak pamiętacie Państwo, w poprzednich latach mieliśmy i Leopardy ze Starej Miłosnej, i Rosomaki z Orzysza. Teraz będzie sprzęt, żołnierze i pokazy sprawności żołnierzy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego.